Skoda Kamiq. Jaka jest? Każdy widzi. Ale jaka jest dokładnie? Jak sprawdza się w mieście i w trasie? Jak sprawdza się podczas pracy i przy odpoczynku? Na te i inne pytania odpowiemy w tym teście. Nie będzie to jednak typowy test, a taki test w formule, której dawno u nas nie było. Będzie to test długodystansowy. Kamiq spędzi z nami 3 miesiące i przez ten czas będzie mógł udowodnić, co potrafi. Jaką mamy konfigurację? To jest wersja 1.0 TSI o mocy 115 koni mechanicznych i ze skrzynią automatyczną DSG, 7-biegową. Podstawowo taki samochód w wersji wyposażenia Style kosztuje 93 tysiące złotych około, a nasz egzemplarz kosztuje 115 tysięcy złotych, ponad 21 tysięcy złotych w dodatkach. Z ciekawszych elementów tej konfiguracji mamy nawigację z ponad 9-calowym ekranem i z wirtualnym kokpitem, to kosztuje około 3 tysięcy złotych. Mamy też system audio z 9 głośnikami i subwooferem i wzmacniaczem za niecałe 2 tysiące złotych. Do tego poduszki kolanowe i tylne boczne to kolejne 3 tysiące złotych. I to tyle, jeśli chodzi o konfigurację naszego testowego Kamiqa. Przyjechał do nas z przebiegiem 1000 km, ale ma już przejechane ponad 4000 km i zaplanowaliśmy dla niego szereg testów, które będziemy przeprowadzać w ciągu tych 3 miesięcy, ale jeśli chcielibyście dowiedzieć się o nim czegoś konkretnego, to zadawajcie pytania w komentarzach pod tym filmem, a my na najciekawsze pytania oczywiście przygotujemy odpowiedzi wideo i wrzucimy je zapewne na Facebooka. Także śledźcie Facebooka, śledźcie YouTube, jeśli jesteście ciekawi tego, co się będzie działo ze Skodą Kamiq. I oczywiście zapraszamy do subskrypcji naszego kanału.